28 lipca wspominamy błogosławioną Marię Teresę Kowalską, dziewicę i męczennicę. Mieczysława Kowalska urodziła się 1 stycznia 1902 roku w Warszawie. W 1923 wstąpiła do klarysek kapucynek w Przasnyszu, przyjmując imię Maria Teresa od Dzieciątka Jezus. 5 lat później złożyła śluby wieczyste. Mimo że była chorowita, pełniła w klasztorze liczne obowiązki, m.in. zakrystianki, furtianki, bibliotekarki, a także mistrzyni nowicjatu. 2 kwietnia 1941 roku Niemcy aresztowali całą wspólnotę klasztorną z Przasnysza. Maria Teresa została osadzona w obozie koncentracyjnym w Działdowie. Po ciężkiej chorobie zmarła tam śmiercią męczeńską 25 lipca 1941 roku. Jej pełne spokoju oddanie życia dodało wiary siostrom. 2 tygodnie po śmierci siostry Marii Teresy kapucynki zwolniono z obozu. W przekonaniu sióstr to właśnie ofiara cierpienia i męczeńskiej śmierci Marii Teresy wyjednała im uwolnienie i przeżycie koszmaru II wojny światowej. Mniszka z Przasnysza została beatyfikowana w gronie 108 męczenników II wojny światowej w dniu 13 czerwca 1999 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Marii Teresy, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.